Zaczynamy od właśnie tego meczu, gdzie ten ciężar gatunkowy był bardzo wysoki, bo grały dwa ostatnie zespoły w ligowej tabeli, Podbeskidzie kontra Widzew i sytuacja z 81 minuty. Czy Marek Wasiluk faulował Tomasza Górkiewicza? Sędziało to spotkanie Szymon Marciniak tak, z Płocka. I Szymon, zobaczymy w powtórkach, że bardzo dobrze jest ustawiony, ma na talerzu całą tą sytuację i zawodników, i powtórki pokazują nam, że następuje szarpnięcie, widać to teraz. Natomiast powtórki nie rozwiewają wątpliwości dotyczących skuteczności tego szarpnięcia. Jakie ono miało wpływ na jakość zagrania napastnika. Z drugiej strony nowe zalecenia UEFA, tak nawiasem mówiąc, to Szymon dopiero wrócił z Lizbony z takiego kursu dla czołowych w fajnych arbitrów. Miastach mają te kursy. Ale tak, ale myślę, że to nic złego. Nie, pozazdrościć. No właśnie, no i jakby świeżo naładowany wiadomościami. UEFA zaleca, to nie jest problem sędziego, to, że obrońca decyduje się na ciągnięcie za koszulkę. To jest problem obrońcy. My to traktujemy trochę z przymrużeniem oka, ponieważ widzimy, ile sytuacji, szczególnie przy rzutach rożnych, kończy się właśnie takim poszarpywaniem. A czy to właśnie nie jest cel, żeby oduczyć piłkarzy? Myślę, że tak, tylko jest jeden warunek, że musi być konsekwencja w tym działaniu. Czyli to nie może być tylko Szymon Marciniak, który zresztą znany jest z bezkompromisowości. Nawet swego czasu miał taki przydomek Mr. Penalty. Przylgnęło, potem jakby troszkę odpadło. Teraz boję się, że znowu może wrócić ze zdwojoną siłą ten przydomek na niego. Ale również jest znany z tego, że nie waha się, nie boi się podejmować niepopularnych decyzji. No, tu w takim meczu, w końcówce, wiemy, że drużyny są pod ścianą. No i rzut karny właśnie w takich okolicznościach na pewno jest odbierany bardzo kontrowersyjnie, ale nie uważam, żeby to była zła decyzja, po prostu. Na obronę sędziego można powiedzieć jeszcze jedno. Kilkanaście minut wcześniej była sytuacja, w której Szymon Marciniak zagwizdał przed wykonaniem rzutu rożnego i zwracał uwagę piłkarzom właśnie przepychającym się w polu karnym, więc trzeba by było spytać po prostu zawodników, czy też sędziego, czy instruował, czy jakby zwracał szczególną uwagę właśnie na to poszarpowanie. To jest standardowa procedura. Mhm. Tak właśnie UEFA zaleca, żeby czynić, ponieważ ewentualna decyzja o rzucie karnym jest przyjęta zupełnie inaczej. Jest bardziej akceptowalna, jeśli wcześniej sędzia ostrzega. Jeśli to będziecie robić, to właśnie zagwizdzę karnego. Zresztą pamiętajmy, że zupełnie inaczej się patrzy, gdy piłka idzie w miejsce, gdzie ten napastnik ma szansę grać, a zupełnie inaczej, gdy nie wiadomo, gdzie ona będzie zagrana i kilka par wzajemnie się tam przepychają. Tutaj nie wiadomo, jaka byłaby jakość tego zagrania. Prawdopodobnie podobna, ale to może inaczej, żeby sobie uprościć. Co by pan zrobił? Ja myślę, że trzeba wesprzeć absolutnie decyzję sędziego, że powinno się takie rzeczy po prostu przerywać. A no, myślę, że Kazek nie będzie zadowolony z tego. Ja myślę, że jeżeli chciałbym się sprężyć, to pokazałbym ze 20 sytuacji polukarnych, nawet w tej kolejce. Ja myślę, że graliście przeciwko sobie, to takiego szacowania musiało być sporo. To, co pan Sławek powiedział, to faktycznie, pamiętam chyba 2 lata temu pan Marciniak sędziował mecze, 3 pierwsze kolejki, to były 3 rzuty karne. Ja mówię, no to co ten facet robi? Tutaj mam wrażenie, że to się powtórzyło, że z niczego. Ja myślę, że sam zespół Podbeskidzia był zaskoczony, że tu jest rzut karny, bo nikt się tego nie spodziewał. Wasiluk zresztą czasami wyskakujesz z kimś i odruchowo kogoś łapiesz za koszulkę. To tak wyglądało, że on go ściągał. Chodzi o to, żeby tego odruchu się pozbyć. Nie, bo to jest i w jedną, i w drugą stronę. Mhm. Czasami jesteś przez napastnika zepchnięty, popchnięty. Będziemy mieć jeszcze dzisiaj sytuację, gdzie z ruchu Chorzów Malinowski gościa przepycha. Mamy dużo kontrowersji. Nad każdą tak deliberować, to nie starszy program. Ja myślę, że nie możemy takich karnych gwizdać, bo myślę, że to jest ze szkodą w tym momencie. Ale wiesz, chodzi, jeszcze nasz gość. Tak? Różnica jest taka, że jak ty grałeś, to nie było tego widać. Tak? Jeżeli obrońca ma rękę wyciągniętą i ciągnie napastnika za koszulkę, no to jest ewidentny karny. Ja nie myślę, że tutaj... I tu widać tę różnicę między napastnikiem i obrońcą. Chciałbym, żeby było więcej bramek oczywiście, ale trzeba to robić. Wiele jest takich zachowań w polu karnym, ale trzeba być blisko, że nie widać wtedy, tak? No wiadomo, że gdzieś tą ręką się przytrzymuje, żeby łatwiej sobie wypracować tą sytuację do piłki. No ale tutaj to ewidentnie widać, tak? No, jak na dłoni, że jest jednak za daleko i to mogło mieć wpływ oczywiście na uderzenie, bo każde wybicie zawodnika... Znaczy to jest nie do rozstrzygnięcia. A my widzimy ruch i to widzi sędzia. Tak, ale każde popchnięcie w powietrzu zawodnika, który nie może już tego skorygować, powoduje, że to uderzenie jest inne.